Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Słuchając dzisiaj dobrej nowiny, otrzymujemy kilka cennych wskazówek pomocnych w prowadzeniu życia duchowego. Pierwszą z nich jest świadomość wspólnoty. Chrześcijaństwo to wspólnota ludzi wierzących, gromadzących się wokół Chrystusa i wrażliwych na potrzeby innych ludzi. Jezus wysyła swoich uczniów po dwóch, a nie pojedynczo. Chce przez to powiedzieć, że mamy być za siebie nawzajem odpowiedzialni. Jezus daje nam władzę nad duchami nieczystymi. To nie one mają nami rządzić, ale my nimi. Władza nad demonami jest także znakiem nowego porządku w świecie, przejawem tego, że to właśnie my jesteśmy dziećmi Boga i już teraz mamy władzę nad stworzonym przez Niego światem, zarówno materialnym, jak i duchowym. Nie obawiajmy się zatem zła, to my nad nim mamy panować, a nie on nad nami. Trzecią wskazówką Jezusa jest polecenie, abyśmy niczego nie zabierali na drogę. Potrzeba, abyśmy mieli zdrowy dystans do rzeczy materialnych. Chleb, torba i pieniądze wyliczane w dzisiejszej Ewangelii to symbole wszystkiego, co niezbędne i zbędne w życiu człowieka. Bóg chce się zatroszczyć o nasze życie, ale aby tak było, trzeba nam zaufać Jemu, a nie rzeczom materialnym. Bóg daje wszystko tym, którzy Go miłują, czytamy w jednym z psalmów. Te trzy elementy to podstawa do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego. Wspólnota z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie, panowanie nad złem, a nie poddawanie się Jemu i ubóstwo, które jest wyrazem zaufania do Boga, który jest dobry.